Siema, dzień dobry, smacznej kawusi. Smakować musi, moi drodzy. Co wam powiem? Na dzisiaj zdecydowałem, że będziemy odblokowywać, słuchajcie, postać alternatywną do Edena. Jest to jedna z cięższych, powiedzmy, postaci alternatywnych do odblokowania. I okej, z czym zaczynamy? Mamy Mr. Me. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Mamy Trinket, damage 5-11, to oko zwiększające damage. Całkiem dobry start, szczerze powiem wam. Plus jeszcze, kurczę, Whiteheart od razu. Zapowiada się na bardzo, bardzo dobrze. No generalnie będziemy dzisiaj odblokowywać, słuchajcie, alternatywnego Edena. Jest to dosyć specyficzna postać i powiedziałbym jedna z cięższych nawet, jeśli o to chodzi. Ma dosyć podobną mechanikę działania do tego, którym gramy w tym momencie. Nie podoba mi się za to w ogóle nasza fryzura, więc mam nadzieję, kurczę, blade... że dostanę jakieś itemy kosmetyczne, naprawdę. Dzień dobry oczywiście wszystkim, jeszcze raz smacznej kawusi wam życzę, moi drodzy. Cóż mogę powiedzieć, dzisiaj świetny, fenomenalny dzień, mam nadzieję, że będzie przed nami. I mojego Mr. Me raczej nie chcę używać póki co. Czym jest Mr. Me? W ogóle możemy użyć go właściwie, bo będziemy mieli ładunek. Namierzamy, słuchajcie, przedmiot, który byśmy chcieli. No i Mr. Me nam go przynosi, pięknie, ładnie, i mamy blanket! Oh my godness! A to świetnie, będziemy mieli, słuchajcie, jedną tarczę na walkę z przeciwnikiem, to bardzo, bardzo dobrze, kurczę, leblade, tego to się nie spodziewałem. Także co, mam jeden trinket na Edena, bo troszeczkę na gridzie próbowałem grać, słuchajcie, nim. Bo tak jak wspominałem, staram się Keepera, jak i Holy Mantle dla Delosta później zdobyć. Nie mam na razie ani Delosta, ani Keepera, oczywiście. Więc to, że tak powiem, prewencyjnie troszeczkę zbieram tam wszystko, co się da. I gram sobie co nieco rozgrywek. O kurde, belę, oberwałem dwa razy. Dobra, tutaj i tak nie będzie jeszcze Devil Roomu, więc nie muszę się tym aż tak przejmować. Niewiadomy item, Cricket's Head. Ach, kurde, blisko, ale Spoonbender to jest też bardzo fajny przedmiot. Auto namierzanie pocisków. No nie, no ja jestem zadowolony póki co. I niestety nie załadujemy, słuchajcie, naszego przedmiotu aktywnego przed walką z bossem. Ale czekaj, na walce z bossem on się załaduje, bardzo dobrze. Będziemy mogli go w razie czego sobie później użyć. Chociaż szczerze nie ma na czym za bardzo, póki co. Dobra, idziemy też do Curse Roomu. Bo kurde lebele, czemu nie? Akurat nic się nie trafiło, szokoda trochę. Generalnie, cóż mógłbym wam powiedzieć o alternatywnym Edenie? Ważną rzeczą do jego opisu jest na pewno to, że postać ta działa w specyficzny sposób. Mianowicie, kiedy obrywa, zmienia totalnie przedmioty, które ma przy sobie, więc no, jest dosyć ciężki, tak jak już wspomniałem, więc mam nadzieję, kurczę blade, że damy radę go dzisiaj przy okazji odblokować. Fajnie, że mamy trinket od razu na starcie, bo kurczę, będę mógł go odłożyć od razu. No i pięknie, ładnie, że tak powiem. Bardzo prosty boss, bardzo prosta walka z, w ogóle, kurczę, z autonamierzaniem to mega prosto. W sumie jestem zadowolony. Mr. Me jako spacebar item jest naprawdę dobry. Nie wiem, ile to procentowo tam ma szans, no ale to 50-50 chyba. Dokładnie tak jak widziałem opis. Że da nam dany przedmiot. Co więcej, można bić bossów, słuchajcie, przy użyciu Mr. Me. No i on trochę bije, kurczę, leblade, aczkolwiek no raczej nie mam zamiaru go ofensywnie używać, raczej tylko do podnoszenia przedmiotów. Lowest stat, dobra, zwiększyliśmy sobie speeda, bardzo fajnie, idziemy, słuchajcie, po serduszko Whiteheart'a. Będzie nam potrzebne dodatkowe HP oczywiście i dzisiaj idziemy na Angel Roomy, raczej Devil Roomów nie będę odwiedzał. Tak przynajmniej myślę, moi drodzy. Co tam u was, możecie napisać, ja w ogóle dzisiaj, kurczę, terarkę sobie obrabiałem, pozwólcie chwilę, spojrzę. Kobita odpisała, bo approved miniaturki musi być, słuchajcie, bo wrzucam kolejny godzinny materiał z terarki. Jezus Maria, jak jestem zadowolony. No dla was to jest bardzo, bardzo dawne czasy, no bo jak mówię, Isaaca akurat to sobie nagrywam z dużym wyprzedzeniem. Łyzu, OBS mi zniknął z ekranu. Na pewno nagrywam? Nagrywam, kurde. Nagrywam, państwo drodzy, kurczę blade. Co wam mam powiedzieć? Devil Roomu chyba nie dostanę na tym piętrze, bo oberwałem. No niestety, żem się kurde nie skupił i tak żem oberwał. Dzień dobry, Tainted Rock. Oj kurde, Smolurok mógł być, ale jest Tears Up! Nie no, fenomenalny start bym powiedział, zaprawdę, milordzie. No i tak jak mówię, odblokowuję sobie tych postaci alternatywnych na jakiś alternaton. Zróbmy sobie alternaton, widzowie, jak już odblokuję, kurczę blade, ich wystarczająco dużo, okej? Okay? Jakiś maratonik, słuchajcie, daily alternatywnych postaci. To brzmi to świetnie.
Dobra, chodźmy tutaj. W ogóle to nie jest piętro XL, nie, to jest piętro zwykłe, okej. Daj mi ten, momski. Szkoda. Jeszcze tu przyjdę. Także no, więc zrobimy sobie, słuchajcie, jakiś mini mrutun. W momencie jak kurczę blade odblokujemy więcej tych alternatywnych postaci. Chciałbym tak, żeby były różne, powiedzmy, z różnym stopniem ciężkości, bo jak mówiłem, na alternatonie będziemy losować postaci do grania, a nie będziemy ich wybierać. Chcę bardzo hipera odblokować do tego czasu, więc no, co wam powiem. Mam nadzieję, że dam radę go odblokować. Bardzo lubię tą postać i chciałbym mieć szansę nią zagrać, kurczę blade, na ewentualnym maratonie. Panie duchu, wypierdzielaj, kurde, co ty we mnie rzucasz? Ja nie wiem w ogóle. Dobra, pięknie, ładnie. Loctus of Death. Dobra, darmowe muszki, co wejście do pokoju. Panie... Panie duchu. Proszę, wypierdzielaj, mój druchu. Dobra, do Devil Roomu nie będę wchodził. Mamy item room, kurde, zamknięty. W ogóle to nam dawało tego slowa, okej. Wiecie co, pójdziemy po ten kluczyk, bo no, przyda nam się. Do Devil Roomu i tak nie idziemy, tak jak mówię, chociaż później będziemy mogli, jeśli nam się pootwierają jakieś, bo mamy Mr. Mitch i szansa na darmowy przedmiot, tak jak mówię. Dobra, dawaj mnie to. No i Picobello, momski. Jeśli dobrze kojarzę, to to sprawia, że nam więcej rzeczy wypada ze skrzynek. Super. Co mam powiedzieć? No super, kurde bele, tylko tyle mogę powiedzieć. Jezus, ale dobry start w ogóle. Cieszy mnie to, biorę zagadkowy item i to była bardzo dobra decyzja, bo Rotten Tomato to jest naprawdę świetny item. Sprawia, że kiedy trafię Rotten nowym pociskiem, a przeciwników jest więcej niż jeden w pomieszczeniu, że oni się będą bili nawzajem między sobą. Rainmaker, że tak powiem, z tobą nie ma większego problemu, to jest bardzo prosty boss. Szkoda, że nie trafiłem go na kolejnym piętrze, bo bym poszedł na piętro... Na lustrzane odbicie bym mógł pójść nawet, bo kurde, nie oberwać jest prosto. No niestety, nie ma. Nie ma, kurczę blade. Czy ja mam coś tu jeszcze do pozbierania? Ten trinket zostawię w zasadzie. Ten trinket zostawię sobie, słuchajcie, tak żeby odblokować sobie Edena. Jezu, jaki ja mam ryjec po prostu. No patrzcie na mnie, czy te oczy mogą kłamać? No gdzieżby to, no. W ogóle była propozycja, słuchajcie, od jakiegoś widza. A i zakazy wspierakami. Na ten moment mówię nie. Bo kolejny jest raft. Tak jak już wspominałem w kolejności, ja biorę zagadkowy item i to był dobry wybór. Jak wspominałem, słuchajcie, rafcik jest teraz w kolejce. Może już jest nagrywany, kiedy ten materiał się pojawia właściwie. No ale generalnie The Binding of Isaac. Ale w jakichś przyszłych miesiącach jakiś specjal materiał z Isaaczka, ze wspieraczkami, słuchajcie. No brzmi to dobrze, tylko musiałby być jakiś głupi challenge w stylu speedrun Isaac czy coś. Idzie speedrunować Isaaca, słuchajcie. Jedna osoba musiałaby wziąć Magdalenę, do Dark Roomu byśmy musieli przejść. No i od razu, o Jezu, przepraszam, od razu lecieć w bossów finalnych. Tak się da. Więc no nie wiem, kurczę platę, co o tym myślicie, napiszcie w komentarzu. Ewentualnie dobierzemy jakoś śmiesznie postacie każdy, żeby sobie zagrać. Ale do tego czasu, to jak mówię, na razie plany jakieś mamy. Dobra. No, do sklepu chyba chcę wejść. Chyba chcę, no kurde, darmowy przedmiot, to wiecie, jak ta lala, nie? To jest dobry item wbrew wszystkiemu, nie? Ostatnio widziałem sobie jego opisy, ale może tak... Reroll? Riru, 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 riru. Szansa na bateryjki. Pewnie. Pff, zarąbiście, kurczę. Dobre, dobre. Elegancko, haj. O Jezu, Champions Belt. Tak, tak, dajcie mi to. Muszę go zdobyć, kurde, po prostu, nie? To jest must have dla mnie w tej chwili. Mam nadzieję, że Charged Baby da nam trochę bateryjek tutaj na piętrze. Liczę na ciebie. Piętro alternatywne. Nas to nie interesuje, my na The Witness jeszcze nie idziemy. Słuchajcie, w ogóle jeszcze dorzucam. Niech do tej toratonu. Niech do tej toratonu, słuchajcie, będzie taka sprawa, że dorzucam jedno hasło. Tej toraton. Jezus, jak to głupio brzmi. Maraton postaci Tainted. Zrobimy, słuchajcie, na specyficznej zasadzie. Czyli koło fortuny decyduje, na jakiego bossa idziemy. Zawsze będę wpisywał sobie trzech bossów potencjalnych. Z tych, które dana postać, powiedzmy, nie ma.
i będziemy, słuchajcie, losować. Co wy na to? Piszcie w komentarzu, debilny pomysł, wiem. No ale co wam powiedzieć mogę, no. Król głupich pomysłów. Cześć, to ja. Dobra, panie, kurde. Duke of Water, kurcze blade. Padej. Dobra, jeszcze jedna sta. Ringe up. O, wszedłem do Devil Roomu. Ale debil. Dobra. Może chociaż za darmo coś dostanę. No i pięknie, Picovelo. Zero HP oddane, kurde. A kurcze blade, statystyki dodane. No i pięknie, ładnie. No ale niestety nie wykorzystam cię. Chociaż czekaj. Tu jest jeszcze Curse Room. Ja bym się do niego przeszedł, kurde, widzowie. Gdyż, iż, ponieważ, wzwyż. Może będzie bombka. I będę mógł wejść do Secret Roomu. A w Secret Roomie może być... Nie wiem, co może być, ale może coś być. No ryski fiski, że tak powiem, temat śliski. O kurde, to była dobra decyzja. O kurde, to była razy dwa dobra decyzja. Damage Aperco, słuchajcie. I to taki kurde fajny. Bo dodatkowe HP jeszcze. Pięknie, ładnie. Tu nie ma Secret Roomu. Wow. Wow. Jestem zaskoczony, naprawdę. Kurczę, blades, auto namierzające pociski, damage upy, no kurde, postać perfect prawie, nie? No, cóż wam mogę powiedzieć, moi drodzy. Ja sobie jeszcze tutaj kliknę, czekajcie w to, ach kurde, muszę sobie... Przepraszam bardzo, przepraszam, musiałem wiadomość odczytać na Facebooku, żeby było widać, że odczytałem. Dobra. Curse of the Unknown. Amnizja jako taka. Szkoda, szkoda. Nie znam układu piętra, nie wiem co i gdzie. Plus to piętro jest prawdopodobnie większe. Trochę boli, nie powiem. Dobra, Mister Mi naładowany. Gdybym znalazł coś fajnego, mogę go użyć. Uuu. Ale kusi. Mając tą ilość HP, kusi, kusi. Dobra, zobaczymy, słuchajcie. Ile Red Heartów podropię gdzieś po drodze. Jak będę pamiętał, że mam ich dużo, to mogę tam iść. No bo tych, kurde, serc to ja trochę mam, nie? Więc nawet, kurde, jakbym się pozbijał na Sacrifice Altar. W Sacrifice Roomie właściwie. No to dalej jestem w stanie, że tak powiem, kurczę, sobie te HP wyregenerować. Dobra, panie drogi. Twoje oczęta cię atakują w tej chwili. Ja bym nie chciał obrywać, kurde, za bardzo. Bo szansa na Angel Roomik jest, słuchajcie. I fajnie jakby się trafił, kurczę, bo chciałbym Secret Heart. Mówmy co chcemy, słuchajcie, ja chcę Secret Hearta. Gówno. Dobra, dwa serca mamy tutaj. Gdzieś na piętrze jest jeszcze item room. Tu mam też dwa serca. Jakbym jedno miał, to mogę z tego skorzystać, nie? Dwa serca. Do notatniczka, że tak powiem, do zanotowania. Tutaj nic. Tutaj muchy. Okej. Muchy, muchy, kurde, kluchy. Piguła. Tears up! O Jezus, jak dobrze! Ja nie wiem, czy już mi w ogóle jakieś, kurde, inne piguły potrzebne, tak szczerze. Jak tears upa mam. No nie, no, health up byłby spoko. Ale wydaje mi się, że nie będę już piguł, kurde, brał jakichś takich niewiadomych. Chociaż... zobaczymy. Bardzo duże piętro. Dobra, dobra, tam padajcie, kurcze blade. Pyk. Wygląda, jakby to super secret miał być. Dalej nie widzę, kurde, treasure roomu. Gdzie ty jesteś, treasure roomie? Jezus, jakie to piętro jest wielkie! Ej, no nie powiedziałbym, słuchajcie, po tym, że bossa znaleźliśmy tak szybko, no ale dobra, no. Najwidoczniej, kurde, miałem farta. Strength, zarąbista karta, kurcze, tej. No, zresp coś, cwaniaczku. Ciekawe, co ci pomoże. Ty, kurde, szujo, jedna wredna. Słów herc. Chyba wolę strength, szczerze. To mi się przyda, jak nie wyregeneruję z całego HP. Dobra, ja dzisiaj... ale gówno. Nie, do tego co nawet nie podnoszę. Szkoda, kurde, miejsca. Jakie gówniany item, co to ma być? Przepraszam bardzo, tam is head? Ja tego itemu to nie pamiętam kiedy, kurde. Kiedyś go nazywałem dobrym itemem, ale on jest... on jest fajny, ale na Azazelu, albo z Brimstone'em, kurde. A nie tu, nie, kurde, na takiej postaci, proszę was, zik, tyle powiem, kurczę blade. No to nie ma, no nic ciekawego, kurde, byli na tym piętrze już nie ma, ale... przed nami, słuchajcie, sacrificing. I idziemy, kurczę blade, ło, prawie się wbiłem na skrzynię, oddawamy HP.
Jakiś angel item, increase chance? No pewnie. Nie ma jak zwiększyć szanse na coś, czego już nie będzie. Dobra. Pyk. Teleportation! Wafer! Zarąbiście, dobra. I zwiększmy sobie szansę na kolejną wizytę tutaj. Czyli pokonajmy aniołka. No siema aniele, kurde. Dobra, użyję sobie strength, żeby dla pewności mieć wystarczająco pary. Dawaj go, Mr. Me. Bierz typa. Bierz go, gryź go! Mr. Me! Mr. Beast! Mr. Beast! Przepraszam, utknęło mi to w głowie. Teraz będzie tak, item. Było blisko, nawet nie muszę wracać po HP. Jakoś specjalnie. Nie. Pójdę sobie, zbiorę po prostu to, co już zostało. Nie będę łaził po piętrze, bo za bardzo też kurde byle nie wiem, co tu znajdę. Kawkę sobie popiję. Mister Me. Kurczę, czy umie ktoś modyfikacje wizualne, żeby zrobić Mr. Beasta z Mr. Me? Mógłby taki, słuchajcie, Jimmy, kurde, wychodzić i przynosić przedmiot, nie? Dobra, Necropolis XL. Czy Necropolis XL oznacza chyba, że to jest piętro z matką? Więc musimy znaleźć czaszkę. U, siemano. Hall of Lies. Bardzo fajnie, dwa projectile od razu. Item Gapiego. Cześć, piękny. No niestety nie zabiorę cię ze sobą. Ale część przemiany w Gapiego już mamy. I tak, to będzie piętro z Matyldą od razu. Więc musimy, słuchajcie, znaleźć kartę The Fool. Albo cokolwiek, co teleportuje. Poza Emperor oczywiście. Dobra, Cherst Baby niedługo pewnie da mi jakąś kurde ten. O, Gold Bombs się ma. Ma jak darmowe bombsy, kurczę. To był jeden z lepszych unlocków, szczerze wam powiem. Nie dzięki. Bra. W dupę tam oberwałem już. No trudno, najwyżej Angel Roomu nie dostanę. Jak to strzela? Nie ma opcji. Nie ma opcji. W ogóle, co do ostatnich moich ranów z Grida, no mogę wam opowiedzieć, że grałem sobie alternatywnym Isaaciem. Stwierdziłem... Ciul, to może być ciekawa postać do przechodzenia Grid Mode'a. Ma dużo większą szansę na trafienie coś fajnego, nie? I... Trafiłem Rockbottom. Kurde, jakie to jest combo z Rockbottom. Jak ja dawno się nie bawiłem Rockbottom, nie? To jest świetne po prostu. Bierzesz damage upa... I możesz się go pozbyć. Kurde, udało mi się tam, nie wiem, 40-50 damage'a ugłaskać tak naprawdę. Bo dostałem, słuchajcie, ten item taki, co daje efekt na jedno pomieszczenie. Nie pamiętam jego nazwy, Jesus. Nie przypomnę sobie teraz, ale generalnie ten, co daje na jedno pomieszczenie efekt. Metronomus, chyba. Jezu, jaki ten item jest świetny, naprawdę. W ogóle mogę wysadzać wszystko. Nie muszę się ograniczać. Ograniczenia i limity nie interesują mnie. Bo mogę w Isaacu sobie iść i nie marudzić se. Jezus, te stare kurte bele reklamy, nie? Czemu takich reklam się teraz nie robi, ja się pytam? Jak Turbo Demo Man! Naprawdę, ja chcę Turbo Demo Mana. Nawet może nie reklamować nic, nie? Ale niech będą, kurde, z nim reklamy. Żadnego produktu. Po prostu dajcie nam Turbo Demo Mana, niech kurczę zawstydza, bo robi półtorej razy wszystko. Matko bosyko normalnie. Dobra, jest dodatkowe użycie Mr. Beasta. Serio, to będzie Mr. Beast od dzisiaj, słuchajcie. Mr. Beast. Hello, Mr. Beast. Dobra, pięknie, ładnie. Mam nadzieję, że dzisiaj pokonamy bestię, bo tak ostatnio, kurczę, miałem do niej pecha i się wywalałem. Nie ma czaszki z X-em? Nie ma. Dobrze, mam G-bombsy, bo będę mógł przy okazji wysadzać więcej tego. Okej. Ło! Cherst Baby się zamienił w kamień. Dzięki. Justice League. Justice Queen, don't you far! We are! Ty. Princess nie interesuje mnie. Ja bym chciał bardzo, kurde, jakąś kartę teleportacji. No w sensie z czaszki mogę ogólnie je dostać, więc ja nawet nie przykładam mega uwagi, żeby to była ta z X-em.
Bo jak czasami dostanę kartę teleportacyjną z jakiejkolwiek innej, to też będzie spoko. O, ale dobra, ty jesteś tutaj. To wiecie co? Ja item roomów nie będę szukał. Dobra, jeden znalazłem. Drugiego nie będę szukał. Bo wrócę i tak. I tak wrócę po niego, więc jakby nie ma problemu. Dobra, Mr. Midy, bądź naładowany. I mam nadzieję, że na boss raz zdążymy. Może być cienko. Patrząc, że dostaliśmy kurde te haszowe kurde muchy, a one mają strasznie dużo HP. Dobra, padłyście, super. 37 kasy. Pewnie, store energy. Z racji, że i tak bierzemy darmowo, to warto by było w końcu tak. Super. Super cyfr, nie? Super, kurde, bele, super. Super, jak chcę odkładać energię, to nie mogę. W sensie, jak chcę odkładać pieniądze, to nie mogę. Jezus, tu jeszcze bossa nie ma. Co ty gadasz? Aż tak długiego korytarza, to się nie spodziewałem. W sensie, wiem, że piętro XL i te sprawy, nie? Ale kurde, bele. Gdzie jest boss? What the fuck? No co jest? To piętro jest zdecydowanie, kurczę, za duże. Nawet jak na piętro XL. W ogóle jestem ciekaw, słuchajcie, jakby się grało, jakby zrobić taką, słuchajcie, to jest pomysł na modyfikację, nie? Dajzaka, żeby zawrzeć wszystkie piętra na jednym. Że cała gra się, wiecie, toczy, kurczę, blade na jednym piętrze. Jezus, dużo małych przeciwników. Dobra, bombki się przydadzą. O Jezu, da. Blackhearta straciłem. Siemam, matka. Wow! A, dobra, bo matka jest przy drugiej walce. Zapomniałem. Zapomniałem, że tu dwie walki będą. Ciekawostka. Jak jest piętro XL i uderzy mnie boss, to nie mam nagle 1% szans na Angel Room. Także to działa tylko na głównym bossie piętra. Okej. Okay. Ciekawie bardzo, naprawdę. Dobra, kurde, nie gulgaj mnie tam. Isaac! No co, Mater Deon? Matka, przyspiesz trochę. Matka, przyspiesz trochę, bo mamy 7 sekund. No i chyba już nie będę miał, kurde, walonego, no. Boss strasza, nie? Chciałbym. Będę kładł ci bombki, aż w końcu, kurde, któraś wybuchnie ci na twarz, naprawdę. Mater Deon! No, Angel Room już nie dostanę. What? A, okej, okay, bo użyłem na niego ten efekt mój, nie? Ona wali też, kurde, w swoje te moby! Jak nałożę na nią Rotten Tomato efekt. Nice! No, cóż powiem, no niestety boss srasz chyba się nie otworzy. Na tym filtrum też nie liczę. Lipa, lipa, lipa totalna, dobra, biorę to. Tepam się stąd. Nara elo ci mówię, kurczę blade. Tej wrednej paruwie. Nie wiem, czy jak zostawię sobie jeden item room, czy będę miał szansę na planetarium. Wiecie co? Zbierzemy go po drodze, tak szczerze. Mamy dużo, kurde, wszystkiego. Ja nie chcę ryzykować. Ja nie chcę ryzykować, kurde, bele, że wytracę HP teraz na piętrze. Zresztą to nie jest prosta zabawa. Planetarium, no kurde, proszę cię. Wenus. Charm, jeśli dobrze pamiętam, daje nam to na przeciwników, ale na pewno HP upa. Jak będzie dwóch przeciwników, będą się naparzać o nasze względy. Bardzo dobrze. Ułatwia to całkiem sporo. Dobra, panie piecowy. Padłeś pan. Dobra, mamy wersję w ogóle Gehenna, okej. Okay. Fun fact co do tych oczu. One tylko latają, jeśli uderzamy. Easy. O, proszę, tu można było skałki rozwalić. Dobra, BDSM-y padajcie. Nie interesuje mnie z wami walka. Od razu na bossa idziemy, bo i tak item roomy będę mógł sobie drugi raz odwiedzić. Więc nie ma problemu. Ne. Ne. Dobra, dawaj mnie to. That's note. Lista zakupów starego odebrana. Możemy wracać. Dobra, jest item room, świetnie. Ua, dało się zczarmować, pięknie. Dobra, rozdupconet, jeszcze nawet HP dropło.
Część przemiany w Bookworma? No nie mam ani jednej, więc mi się bardziej to, penetrujące pociski, nie? Jeśli dobrze kojarzę, to teraz nasze pociski będą przez przeciwników, to zarąbisty efekt jest! Państwo drodzy, no kurde! Jezu, jak oni się kłócą, nie? Tak, mam penetrujące pociski, jakie to jest dobre! Jakie to jest... żarąbiste, bym powiedział! Będę zagłuszał ich wrednych kutasów, prawda? Którzy się mi tu kłócą! Może pamięta ktoś go jeszcze? Futemperora? Kurde, lebele! Załączył mi się Futemperor Mood. O, Sinus Infection! Zarypisty item, nie? No... ja jestem za... Temperance. Może później. Albo... bum! O! Dostałem kolejnego Lukusa. Jedną do czterech ten... okej, okay. A ty robisz jedną, ale bijącą za cztery. No, wezmę tak. Dobra, próbuję. Bydgoszcz. Dobra, Bydgoszcz. Pięknie, ładnie. Bardzo fajnie, że kurde bele dostaliśmy na starcie, słuchajcie, blanked. Przynajmniej mamy obronę na walkę z bossem. Nie. Tyle się dobrze dzieje. Tu nic nie do zana. Tam jest chyba, no, siema. taki ten sobie zostawiłem. Aha. No to dobrze, no. Jakbym taką naosięgał, bo się chodzi. Jezu, wyobraźcie sobie jakby... jakość, ale jakość by była wtedy filmów, nie? Nie mówię w ten sposób, słuchajcie. No się, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Izaka i dzisiaj będziemy grać sobie jedno. Wyrywano, w to się nie rozumiecie, ale sobie nagrywam tak jak lubię. Jezus Maria, ale odcinki byłyby piękne, widzowie, nie? Kurde, ta jakość komentarza! No i żeś nie trafił w redno wreszcie, no żeż kurczę, no nie mogę. Ciekawi mnie, czy będę miał kurde razy dwa w ogóle ten, czy dostanę razy dwa, słuchajcie, Holy Mantle na bestii, bo mam blanket i tam się dostaje jeszcze samoczynnie efekt kurde bele Holy Mantle. Więc mam nadzieję, że tak! Dobra, trochę przeciw... ała! Tak w głowę? Nieładnie. Tears up! Yeah! Maksymalne tearsy! Do momentu, kiedy znajdziemy... tear delaya jakiegoś. Siema, cracked key! Bardzo dobrze cię zostawiłem. Jezus, później to bym w ogóle nie pamiętał, że... że mi brakuje, kurczę, blady. Dobra. Fajnie jest, bo mamy dużo HP. Mam nadzieję, że będę mógł sobie jeszcze jakoś dozbierać, kurczę. Przydałbyś jakiś begar, słuchajcie. Kurde lebele. Łow, dupi szczel, jak ty szczelosz. Dobra, pięknie, ładnie. Magician. O, bardzo nam potrzebne. Dobra, panie robak. No i znowu pan, kurde lebele, ten co nie lubię. Bo ty taki mocny jesteś, kurde. Robaczek, kurcze leblade, co wam powiem. Dobra, rozdupcam cię. Rozdupcam cię, o kamienie, robaków nie chcę, nie. Rozdupcam cię. O, stary drzwi zamknął właśnie. Dobra, muszę uważać. Pięknie, pięknie, elegancko, haj. O, to jest bardzo niebezpieczny przeciwnik. Bardzo dużo HP ma. Ci przeciwnicy, kurczę, blade z tych odwrotnych pięter są cięższi niż bossowie, bo ma dużo więcej HP od nich. Dobra, kolejny. Jezus Maria. O, nie raszuj na mnie. Chamie, kurde. Dobra, ty rzucasz muszki, które będą raszować i mają dużo więcej HP niż standardowe. No. Chłopie, ile tego efektu dostałeś na łeb? No proszę, uspokój się. No proszę się uspokoić. Siema. Już nawet kurczę blade nie muszę podnosić kasiory aż tak bardzo. O, to się przyda. Jak cię wysadzić, żeby cię nie zniszczyć? Tu da radę. No i Piccobello, kurde, Del Massoleo, pyszniejsza jest. Dobrze.
No tak, karty to mi średnio potrzebne. O ty gówno! O ty kupo wredna jedna, jak ty mogłeś? Czemu mi to zrobił? Kurde, nie rozumiem. Dobra, w ogóle nic lepszego od Mr. Beasta nie mamy. Mr. Mista. Mr. Mi. I wchodzimy, słuchajcie. Yeah, będzie odblokowany jeden alternatywny. Świetna rzecz, naprawdę. Dzień dobry, elegancko, haj. Dom za 1500 zł. Łez. Dobra, więcej pieniędzy, więcej punktów. Spać nie mogę, szkoda. Pieniędz w szafie. Co powiem? Co, w ogóle... Okej, okay, chciałem sobie zobaczyć ten dom. W ogóle nie widzę w tym domu, słuchajcie, drzwi wyjściowych nigdzie. Czy wy je widzicie? Ciekawy dom, prawda? Bez okien, bez drzwi. A co tam? Dobra, Eden odblokowany. Odblokowałem też challenge zbugowanych itemów. Oho. To jest fajny challenge. Mam zbra. Może być. Yes, mother. Motherfucker! Dobra, wezmę sobie brę, bo bra, kurczę, blade frizuje chyba przeciwnika tymczasowo, albo firuje przynajmniej. Masz, kurde, od razu... Pies ma. Czy ty będziesz atakował sam siebie? Mordo, jesteś w dwóch częściach. Czy możesz sam siebie zaatakować? Nie wiem, czy on siebie bije właśnie, wiecie? O Jezus. O kurde, bele, ty, ale ustrzegaj trochę, no. No, jakie te zasięgi masz? Proszę wersję spójną. Albo możesz, kurcze blade, nawalać dookoła, albo nie. Dobra, tam dogma, kurde, druga twoja faza, kurde, beleń. Robimy uniki i tylko to nas interesuje. Ostatnio mi zepsuł ran, kurde, bele, franca jedna. No, przestań się kręcić, kurde, nie lubię tego młynka, jak robi. Szczególnie jak mało zasięgowy jestem. O, proszę! Naładowany trochę item mamy. Dogma, o proszę, była ta zmiana dogmy. Dobra, pięknie, ładnie, idziemy na walkę z bestią. Oj, dogma, no żeś się nie popisał, kurde, w tej walce. Dobra, siema bestia. Może coś fajnego odblokowuje się, nie pamiętam. Fajnie, mamy w końcu wskaźniki HP moich przeciwników. Jezu, jak mi się to podoba, kurde. A, bo ty z tej strony wyskoczysz, teraz z tej. Teraz z tej. Śmieszy mnie, jak moje pociski zawracają nagle w połowie pokoju. No, japa koniu. Japa tam. Fajnie, bo bijemy im przy okazji. O Jezu, a co ty mnie tak... Ty chamie i prostaku, ty. Ty, bo mogę się nożykiem ustawić w ich stronę w sumie i będą trochę mniej bili, nie? A masz, kurde. A masz jeszcze raz. Sam w siebie? No kurde, typie, trochę kurde sus, nie? Nie uważasz, że trochę sus samego siebie celować? Jezus Maria, ale dobrze. Dobrze, bo te muchy będą go samego biły. Wydaje mi się, że na śmierć zadziałamy podobnie. Powinien teoretycznie sam się kosami bić. O Jezus, oberwałem. Niefajnie. Pestilence, nara, kurde, bele tobie. Pestilence. Jeden ładunek, no przydałoby się więcej trochę. Siema, war. Ło kurde w dupę. Ło w pośladkę, że tak powiem. No nie, no i oberwałem. Gunwo. Powiem wam, że chyba ze wszystkich on jest najprostszy. Aczkolwiek najłatwiej na nim też oberwać, jakoś tak mam wrażenie. Łe, uspokój się, war. Nie bądź taki war machine. Dobra. Pierny i znikasz. Fikasz. Arno i znikasz, typie. Siema, śmierć. Co u ciebie? A masz, slowem. To chyba nie działa na nich, mam wrażenie, przez chwilę, wiecie? O, a czemu to ciebie nie uderzyło? Oła! Byłem poza ekranem, przepraszam bardzo. A, ty idziesz z tej strony, okej. Okay. Jezu, te czachy są... Kurde, problematyczne! Niefajnie.
Bardzo niedobry efekt. Dobra, padłeś. Bardzo niedobry efekt, bo on w tym momencie, kurczę blade, mógł tak naprawdę mi zza pleców wyjść obok mnie dosłownie. Czema bestia. W końcu widać, ile HP masz. Bardzo dobrze. Slow. O Jezu, zamieniłem cię w kamień, zarypiście. O Boże, jakie mało bije. Zrzucam trochę bombek, niech dobiją tych obrażeń trochę. Tak, tak, panie bestio. Teraz muszę tutaj slalom robić między pociskami ognistymi. No, no, już strzelasz? O, dzięki. No i pół HP, siema. To co, druga faza, mordo? O, mamy Final Fate, dobra. Skupiam się, mam 1,5 HP, kurde. On chyba już tylko rushować będzie. Ta, teraz już tylko rush zostaje. Kurde, elegancko high. Fajne są te pokazy życia, bo w końcu wiem, ile one HP mają, te bossy, nie? Powiem ci, bestia, wyglądasz trochę źle, może weź sobie urlop. Może weź se, mordo, trochę urlopu, co? No i pięknie. Dziękuję elegancko, hi, everything jar. Super, kurde, lebele. Przede wszystkim mamy, słuchajcie, tego gentlemana. I mamy coś, czym się będę musiał zająć. Tak jest. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.